Rezonans magnetyczny to nieinwazyjna metoda polegająca na wykorzystywaniu właściwości magnetycznych cząsteczek wody w organizmie człowieka. Pozwala określić, w jakim stanie znajdują się narządy wewnętrzne, tkanki, a dzięki zastosowaniu kontrastu nawet ich funkcji. Rezonans magnetyczny szeroko jest wykorzystywany przy diagnozowaniu chorób ośrodkowego układu nerwowego, służy do wykrywania guzów w tkankach miękkich, guzów serca, płuc czy nowotworów narządów rodnych. Taki nowoczesny sprzęt trafił właśnie do Przasnyskiego Szpitala. Dopięliśmy swego, mam wielką satysfakcję z tego powodu, że mimo wielu przeciwności, mimo wielu trudności, szczególnie finansowych, udało się znaleźć finansowanie, wsparł nas pan minister zdrowia Łukasz Szymowski w połowie roku. Później otrzymaliśmy też wsparcie premiera Mateusza Morawieckiego i te finanse się znalazły. Resztę dołożyliśmy też sporą część z powiatu przasnyskiego, ze środków własnych. No i trzeba było się wyrobić również czasowo, żeby tą całą inwestycję wykonać do 31 grudnia, bo takie były warunki dofinansowania. Sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu udało się dzięki staraniom władz powiatu przasnyskiego. Uzyskano 1,5 miliona rządowych dotacji na dofinansowanie zakupu i przystosowanie pomieszczeń szpitala pod funkcjonowanie nowego sprzętu medycznego. Natomiast 1 600 000 to kwota, jaką przeznaczył powiat przasnyski. W rezonansie dla przasnyskiego szpitala rozmawialiśmy już, myślę, od pół roku co najmniej. Z panem starostą żeśmy zastanawiali się, w jaki sposób można pomóc tutaj uzyskać to dofinansowanie. Aplikował szpital do rezerwy premiera. Zresztą był tutaj z wizytą pan premier Mateusz Morawiecki. Wspomniał o tym, że będzie starał się pomóc szpitalowi. Myśmy z panem premierem o tym również rozmawiali, że jest to ważne miejsce, że jest to ważne dla lokalnej społeczności, że tak naprawdę pacjent z Przasnysza i z okolic, no po co ma jeździć gdzieś, żeby zrobić badanie rezonansu, jeżeli może zrobić je na miejscu. No i efekt jest dzisiaj w postaci otwartej pracowni działającego rezonansu. Super sprawna dyrekcja szpitala, super sprawny samorząd, starostowie. W ciągu kilku dosłownie tygodni udało się od podpisania umowy do dostarczyć, zainstalować sprzęt. No to jest ogromny wysiłek, gratulacje. Rezonans magnetyczny dzisiaj to już nie jest jakaś fanaberia, to jest, można powiedzieć, standard diagnostyczny i tak duży, nowoczesny szpital, jakim jest szpital w Przasnyszu, no, trudno, żeby nie dysponował taką funkcją diagnostyczną, także można powiedzieć, to jest przywrócenie normalności, tego brakowało temu szpitalowi. I no, od dzisiaj po prostu lekarze, którzy zajmują się chorymi na terenie szpitala, dostają do ręki bardzo ważne narzędzie diagnostyczne, które umożliwia przede wszystkim wczesną diagnostykę nowotworów, ale także jest przydatne w bardzo wielu innych dziedzinach medycyny. Szpital obecnie stara się o kontrakt na badania rezonansem z Narodowym Funduszem Zdrowia. Precyzyjna diagnostyka będzie służyć ratowaniu zdrowia nie tylko mieszkańców powiatu przasnyskiego. Na chwilę obecną trwają badania testowe. My na tą chwilę jeszcze nie mamy umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale o tą umowę już występowaliśmy i oczekujemy na ogłoszenie postępowania konkursowego, do którego przystąpimy. I mam nadzieję, że w niedługim czasie podpisana zostanie stosowna umowa. Dostępność badania rezonansem magnetycznym w Przasnyszu jest bardzo istotna, ponieważ mieszkańcy posiadający skierowanie nie będą musieli jeździć do okolicznych miast. Zmniejszy się również czas oczekiwania na specjalistyczne badanie.